W Polsce ponad 3 miliony osób jest zarejestrowanych, które borykają się z różnymi stopniami niepełnosprawności. Szacuje się jednak, że realna liczba takich osób jest dużo wyższa. Dlatego w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce, o tym, jakie kłody rzuca im pod nogi państwo i co należałoby zmienić, żeby sytuacja w Polsce nie odbiegała od standardów europejskich. Paulina Kościk, Adam Kisiołek. Zapraszamy na kolejny odcinek Politycznego Popisu. Po narodzinach Stasia wyszłam ze szpitala z wypisem wada wrodzoną układu nerwowego. I z taką kartką weszłam i w sumie później zaczęło się wszystko to, co się zaczęło, czyli walka o Stasia, ale też o nas, walka o najlepszą terapię, bo to jest ważne. Co się niestety dzieje w Polsce, to to, że nikt nie uczy żyć z niepełnosprawnością, ale przede wszystkim nie ma opieki. Jeżeli miałam ten wypis, to tylko i wyłącznie od moich wyborów, od moich decyzji zależało, jaką moje dziecko będzie miało opiekę. Stasia niepełnosprawność jest dosyć taka uciążliwa, absorbująca, szczególnie intelektualna niepełnosprawność. To powoduje, że on wymaga opieki 24 godziny na dobę, non-stop. Jest pieluchowany, nie mówi, jest dość silny, no, po prostu jak z małym bobasem. I on, abyśmy funkcjonowali, nasza rodzina funkcjonowała w miarę normalnie, to potrzebujemy wsparcia bardzo wielu osób. Rząd każąc rodzić chore dzieci, jakby powiedział krok B, ale nie powiedział podstawowego kroku A, czyli nie dał podstawowej opieki medycznej i wsparcia tym dzieciom. Godne życie dla każdego! Godne życie dla każdego! Ruch powstał we wrześniu po artykule Agnieszki Szpili, gdzie są te dzieci w dupie. Czytając ten artykuł wiedziałam, że to jest o nas. I to samo wrażenie miała moja córka. Czytałyśmy go równocześnie. I po skończeniu po prostu stwierdziłyśmy, ona powiedziała wtedy, mogłabym już dzisiaj protestować, nie, no to mówię, no to robimy to. I tak się zaczęło. Mamy 15 postulatów. Pierwszy, o który dzisiaj walczymy szczególnie, to jest połączenie świadczenia pielęgnacyjnego z możliwością pracy i pobierania wypracowanych wcześniej świadczeń, czyli emerytur na przykład. Pobierając to świadczenie pielęgnacyjne, osoba opiekuńcza nie może podjąć żadnej pracy zarobkowej, nie może zarobić ani złotówki, żeby móc pobierać to świadczenie pielęgnacyjne. Jest to niemożliwe, żeby utrzymać się za 2458 zł i jeszcze drugą osobę niepełnosprawną, zwłaszcza, że za wszystkie terapie trzeba płacić. Nie ma takiej możliwości, żeby była jakakolwiek terapia, która powinna być cyklicznie powtarzana w przypadku osoby niepełnosprawnej, żeby ona była refundowana przez NFZ. Więc trzeba za to zapłacić po prostu, a nie bardzo jest z czego. Przeważnie co 2-3 lata musimy stawać na komisjach orzeczniczych o niepełnosprawności z plikiem dokumentów. Oczywiście we wszystkich dokumentach mamy od lekarzy uzasadnione, jakiego wsparcia potrzebuje dziecko, że potrzebuje. Tymczasem takie komisje, zwłaszcza dzieciaki 16+, mają nagminnie wpisywane, że są samodzielne. Mnie samo ostatnio to spotkało, że syn mimo autyzmu, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym już to miał wpisane, że jest samodzielny, może sam funkcjonować w terapii. No i właśnie musiałam się odwoływać, żeby dostać to świadczenie, żeby on mógł mieć moją opiekę.
Uważam, że to jest absurdalne, że w sytuacji, kiedy państwo wydaje pieniądze na tak różne cele, to po pierwsze daje tym rodzicom tak małe pieniądze, tylko niektórym, po drugie tym, którym daje, zabrania dorabiać. Ja tutaj przyszłam przede wszystkim po to, żeby móc pracować. Jestem opiekunem dziecka z niepełnosprawnością i zabrania mi się pracy. Obecnie pracuję jako wolontariuszka w Stowarzyszeniu Mobita, więc da się pracować, da się łączyć opiekę nad dzieckiem z niepełnosprawnością sprzężoną z pracą. Świadczenie pielęgnacyjne to jest 2119 zł, teraz troszeczkę więcej. Czy z tego da się wyżyć? Moje całe świadczenie w tym momencie 2400 z kawałkiem idzie tak naprawdę na przedszkole mojego dziecka i na dojazdy do tego przedszkola. Więc na życie tak naprawdę, gdyby to były nasze jedyne środki, nie mamy nic. A czy czuje się pani dostrzegana przez rząd? Nie, nie czuję się dostrzegana, czuję się niekochana. Ponadto rząd odmówił naszemu przedszkolu dotacji na rozbudowę. Minister Czarnek rozdał te pieniądze. No cóż, nie będę oceniać komu. Nasze przedszkole zostało odrzucone. Nasze dzieci są niewidoczne, niekochane przez ten rząd. Mamy w Polsce 150 tysięcy osób, które potrzebują środków chłonnych, osób niepełnosprawnych, które potrzebują środków chłonnych i specjalnych toalet dla osób niepełnosprawnych. Takich toalet dla osób, które nie poruszają się samodzielnie i nie mogą się przenieść z wózka na przykład na toaletę, u nas w kraju jest 25. W Warszawie 2. Tak. Więc właśnie należałoby to zmienić, po prostu te toalety powinny być na po prostu wszędzie, na każdej ulicy, bo naprawdę tych ludzi jest dużo i wiem, że rodzice czy opiekunowie idą na spacer z taką osobą i biorą ze sobą koce, żeby rozłożyć w centrum handlowym, w toalecie, żeby taką osobę położyć. Po prostu to jest jakby, co to jest za cywilizacja, że w toalecie nie ma podnośnika, że nie można skorzystać, że nie można tej osoby położyć, trzeba dźwigać na przykład. No to jest w ogóle nieporozumienie jakieś. Tych paradoksów w Polsce jest bardzo dużo. Jeszcze dodam chociażby paradoks, który polega na tym, że przysługuje prawo do wozu dziecka do szkoły. Czyli my, mając naszego syna z niepełnosprawnością, moglibyśmy skorzystać z bezpłatnego transportu organizowanego przez państwo, żeby zawieźli nam go do szkoły, to z jednej strony jest bardzo fajnym rozwiązaniem, no bo dzięki temu, jeżeli ktoś pracuje zawodowo, no to zyskuje ten czas na to, żeby móc pracować. Z drugiej strony samotnie mama wychowująca dziecko również no, ma łatwiej, bo może nie zawsze ma samochód i auto. No ale problem jest taki, że jest tak mało środków przeznaczonych na ten transport, że jest kilka firm na przykład działających w Warszawie, które rozwożą dzieci do szkoły i tych dzieci jest maksymalnie dużo zabieranych w jednym miejscu do jednego busa, przez co spędzają w tym aucie na przykład 1,5 godziny. I tak jak my zawozimy nasze dziecko do szkoły 15 minut, tak, korzystając z tego transportu zorganizowanego, nasz syn spędziłby w jedną stronę godzinę 15, co daje w ciągu dnia 2,5 godziny w samej podróży do szkoły. Więc jest program, jest niby znowu pomoc, ale zabrakło podstawowego rozwiązania, czyli widełek, że dzieci z niepełnosprawnościami nie powinny w aucie spędzić więcej na przykład niż 1,5 godziny. Ja tej odpowiedzi nie uzyskałam, dlaczego my nie możemy pracować. Ja sobie to tłumaczę w ten sposób, że jest to jakoś niewygodne ekonomicznie dla państwa, dla rządów. Nie tego jednego, tylko w ogóle dla wszystkich, że może jakby trudno to zaplanować, ale to jest jakby moje wyjaśnienie, które jest jakby laika, osoby, która nie zna się na ekonomii, natomiast po ludzku to jest po prostu niemoralne, tak uważam. A z nami w studio pani poseł Jagna Marczułajtis-Walczak z Koalicji Obywatelskiej, była snowboardzistka, a także członkini podkomisji stałej do spraw osób niepełnosprawnych, sławnej już chyba.
Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. I pani Bogumiła Siedlecka-Goślicka, znana w internecie jako Anioł na resorach i członkini protestu 2119, z którą razem protestowałam w ubiegły weekend. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. A być może nie w studiu, ale na pewno mentalnie z nami dzisiaj również posłanka PiS, pani Anna Milczanowska, były prezydent Radomska, a także wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Infrastruktury. Prywatnie, co myślę, że nie bez znaczenia, mama dziecka, które boryka się również z niepełnosprawnością. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Zaczniemy w takim razie być może od pytania otwartego, ale chciałbym, żebyśmy zastanowili się nad tym i to pytanie w pierwszej kolejności skieruję do pani, pani poseł. Jak pani ocenia w tej chwili sytuację osób niepełnosprawnych w Polsce? Mam tutaj na myśli nie tylko osoby, które borykają się z pewnym stopniem niepełnosprawności, ale również z całymi rodzinami i z opiekunami osób, które niestety wymagają tej opieki 24 godziny na dobę. Sytuacja się poprawiła, choć muszę powiedzieć, że nie jest doskonała, bo wszyscy chcielibyśmy, żeby rzeczywiście to życie dla osób z niepełnosprawnościami, ale także dla ich najbliższych, ich rodziców, opiekunów było łatwiejsze. Czasami są te problemy takie czysto systemowe, nierozwiązane do końca i to poszukiwanie tej pomocy, gdzie ona może jest. Owszem, to co na poziomie rządu, parlamentu wiele rzeczy udało się rozwiązać poprzez różnego wsparcia finansowe, programy kierowane w stronę osób z niepełnosprawnościami. Pani poseł, a jakie to są programy? Poprzez utworzenie specjalnego funduszu solidarnościowego, na który się składają co zamożniejsi. Ten fundusz rzeczywiście jest skierowany do osób z niepełnosprawnościami. Z tego funduszu idzie duża pomoc. Ustawa, na którą pracowaliśmy też, czyli ustawa Dostępność Plus, z której mogą korzystać jednostki samorządu terytorialnego. Ustawa, która nie tylko pracuje nad tym, aby nad wykluczeniem, jeżeli chodzi o cyfryzację, ale także o te dostępności architektoniczne, więc i przystosowana do wymogów unijnych i też na nią przeznaczone są środki finansowe i można z niej korzystać. Wsparcie warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności. Chciałbym, żebyśmy też skonfrontowali, jak to wygląda w praktyce. Pani Bogumiło, jak by pani skomentowała te programy, o których mówimy w tej chwili? One pięknie brzmią, ale niestety mówię to jako osoba z niepełnosprawnością i aktywistka. Osoba, która przez ostatnie miesiące poznała mnóstwo historii, nie tylko kobiet, ale też mężczyzn, bo pamiętajmy, że opiekunem osoby z niepełnosprawnością jest również najbliższa rodzina, nie tylko matka. I no cóż, to o czym słyszymy naprawdę dobrze brzmi i myślę, że ludzie, którzy nie znają naszej sytuacji, myślą sobie, no tak, no wszystko jest zabezpieczone. Rząd dba o nas. Nie jest tak. Rzeczywistość, realność życia osób z niepełnosprawnościami, a także opiekunów, opiekunek jest zgoła inna. Pani Bogumiło, to spróbujmy wypunktować kilka takich najbardziej newralgicznych kwestii, dobrze? Które ewidentnie wymagają naprawy w najbliższym czasie. Jaki jest ten najważniejszy punkt, o który walczycie w proteście? Tak, no, dla nas, dla protestu 2119 specjalnie nie zmieniliśmy nazwy naszego protestu, bo od tego punktu zaczęliśmy. I to jest dla nas kluczowe, to jest dla nas bardzo ważne, by pokazać, że ta sytuacja tak naprawdę się nie zmienia, pomimo tego, że tak, kwota się nieznacznie zmieniła, ale nic poza tym. My walczymy o to, żeby opiekunki, opiekunowie osób z niepełnosprawnością mieli nie tyle szansę, co konstytucyjne prawo pracy, które ma każdy obywatel,
oprócz opiekunów i opiekunek. To jest, proszę Państwa, legalne niewolnictwo, bo opiekun dostaje świadczenie i ma absolutny zakaz do robienia nawet złotówki do świadczenia pielęgnacyjnego. I powiem więcej, co w momencie, gdy w rodzinie nie jest jedna osoba z niepełnosprawnością, ale jest ich dwójka, trójka. Znam takie przypadki osobiście. Dostają jedno świadczenie. Nadal jedno świadczenie. Gdzie te pieniądze idą? Nie na utrzymanie opiekuna, opiekunki, czyli tą wypłatę, którą można tak uznać, że opiekun otrzymuje pieniądze w zamian za to, że się opiekuje. Nie, te środki tak naprawdę idą na rehabilitację, na wspomaganie dziecka lub dorosłej osoby z niepełnosprawnością. Koszt życia osoby z niepełnosprawnością są tak niewyobrażalnie duże, że to trudno nawet zrozumieć. Ja jestem przykładem, że gdyby nie wsparcie ludzi w internecie, nie mogłabym do was dzisiaj przyjechać na tym wózku, na którym siedzę. On kosztował ponad 50 tysięcy złotych. Jeżeli mówimy ogólnie o sytuacji osób z niepełnosprawnościami w Polsce, to te tematy, o których wspominała pani poseł Milczanowska, czyli Fundusz Solidarnościowy, który był specjalnie dedykowany osobom z niepełnosprawnościami, nawet nazywał się Fundusz Solidarnościowy dla osób z niepełnosprawnościami, został, można powiedzieć, ograbiony z tych funduszy, ponieważ po pierwsze zlikwidowano nazwę ustawowo, czyli to już nie jest Fundusz Solidarnościowy dla osób z niepełnosprawnościami, tylko po prostu Fundusz Solidarnościowy, z którego w większości wypłacone są 13 i 14 emerytury. Więc te pieniądze, które de facto miały być tylko i wyłącznie dla osób z niepełnosprawnościami na programy wspomagające jak asystentura, jak opieka wytchnieniowa, no po prostu są w dużej mierze zabrane na inny cel. Czyli to się przekłada na to, że nie trafiają one do osób potrzebujących, osób niepełnosprawnych, dla których były dedykowane. Trafiają w dużo mniejszym stopniu i na przykład program asystencji osobistej, proszę pana, wygląda tak, że co roku musi podpisać asystent nową umowę. Co roku rodzic musi starać się o nowego asystenta, o udział w nowym programie. Dlaczego ten program nie może mieć ciągłości? Dlaczego na ten program jest przeznaczone w wytycznych rządowych 40 zł brutto na wynagrodzenie opiekuna? No, jest bardzo trudno znaleźć opiekuna, który za kwotę 40 zł brutto w ustawie, tak, w wytycznych, ale de facto już, jeżeli przychodzi do podpisania umowy, ponieważ samorządy zlecają te zadanie innym podmiotom, to na umowie taki opiekun ma 29 zł brutto, z czego netto dostaje prawie 16 zł. No, z trudem jest, dobrze, to jest bardzo trudne, żeby znaleźć. Pani poseł, pozwólmy w takim razie pani poseł Milczanowskiej na replikę. Jakby pani zechciała się ustosunkować do tych słów. Ależ oczywiście, proszę państwa, Fundusz Solidarnościowy istnieje i nawet złotówka, i doskonale pani poseł o tym wie, nie została uszczknęła, jeżeli chodzi o osoby z niepełnosprawnościami, wręcz przeciwnie. I mamy tę asystenturę, na którą idzie ponad 600 milionów, część do jednostek samorządu terytorialnego, oczywiście poprzez ośrodki pomocy społecznej, i bardzo dużo pieniędzy przez NGOsy, które również do tego programu składają wnioski i również tego rodzaju usługi świadczą. I proszę tu nie mówić, bo pani mówi tak, jakby ten asystent dla osoby niepełnosprawnej zarabiał tylko to 40 zł brutto, przecież to mówimy o pieniądzach za godzinę. Ten program cieszy się ogromną popularnością. Przyznam szczerze, że wiele osób przez moje biuro przechodziło, gdzie kierowaliśmy do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, bo nie wszyscy wiedzieli, że jest taka możliwość. Owszem, z programu, z Funduszu Solidarności są jeszcze przyznawane 13 i 14 emerytury, ale to nie jest zabierane osobom z niepełnosprawnościami. Także proszę nie manipulować, pani poseł, bo naprawdę nie przystoi. Ja przepraszam, no, ale trochę też, nie mogę wytrzymać. Uspokójmy przez chwilę atmosferę, pani poseł. Też ogromne pieniądze. Mamy jeszcze program Za życiem, na który przeznaczony jest ponad 1 mld złotych i tyle pieniędzy
jest wykorzystywanych z tego programu, a to jest program również przeznaczony na i na rehabilitację, na różnego rodzaju dobrze, działania. Dobrze, pani Bogumiło, czy pani by chciała powiedzieć, jak to w praktyce wygląda? Jakie duże wsparcie dostaje pani od państwa? Ja w ogóle słucham i się zastanawiam, czy naprawdę pani wie, jak to funkcjonuje w realu, bo ja z mojej perspektywy powiem, że w ostatnim roku mogłam skorzystać przez pół roku z asystenta, bo tak się kończył program, a kolejne pół roku jestem bez asystenta, czyli mówiąc już naprawdę, no już bardziej wprost nie można. Przez pół roku mogę się umyć, ale przez kolejne pół roku nie ma mnie kto umyć. To jeżeli chodzi o osoby dorosłe, jeżeli chodzi o osoby od dzieci, to program asystencji jest systematycznie obcinany. Na początku tego programu wysokość godzin, liczba godzin, która przysługiwała, było 720 godzin dla dzieci do 16 roku życia. W tamtym roku już było 360 godzin. W tym roku nie wiadomo, jak będzie to wyglądało. Prawdopodobnie również 360 godzin, czyli jedna godzina dziennie asystentury dla dziecka do 16 roku życia. I tak jak powiedziała pani Bogusia, u nas asystent ostatnio był w grudniu i teraz złożyliśmy nowe wnioski i czekamy. Czekamy, aż samorządy rozstrzygną przetargi, kto w końcu weźmie pod skrzydła ten program i czy będą asystenci. Czy będą osoby chętne przyjść i opiekować się tak chorymi dziećmi za 15, prawie 16 zł brutto, netto na rękę. Więc nie ma tych asystentów. Co więcej, po prostu do mnie, do biura poselskiego przychodzą rodziny, które mówią: pani poseł, myśmy się zgłosili do tego programu i czekaliśmy wiele miesięcy. I niestety MOPS nam powiedział, że nie znaleziono dla nas asystenta, że nikt nie chciał podjąć tej pracy. Tak dla wygląda mnie też nie znaleziono. Przepraszam, opieka wytchnieniowa. Że... Kolejny program rządowy praktycznie również nie istnieje. Kiedyś była możliwość, jeszcze 2 lata temu była możliwość oddania dziecka na czas właśnie opieki wytchnieniowej, czyli matka szła, nie wiem, na operację, czy na poratowanie zdrowia, czy nawet na no po prostu urlop, tak, czy na zajęcie się rodzeństwem i można było skorzystać z całodobowej opieki wytchnieniowej. W tym momencie, rok temu, przepisy się tak zmieniły, że centra, które do tej pory zajmowały się taką opieką wytchnieniową dla rodziców dzieciaków z niepełnosprawnościami, no po prostu powiedziały, że nie mogą tej opieki wytchnieniowej realizować. I tak właśnie wygląda to w praktyce. Państwo, zdajecie sobie z tego sprawę, że ja oczywiście podchodzę z ogromną empatią. Ale proszę pani poseł, dlaczego organizacje pozarządowe korzystają z tych programów? I to bardzo wiele organizacji pozarządowych korzysta z programów właśnie na tego asystenta i na tę opiekę wytchnieniową. I tych pieniędzy jest bardzo dużo kierowanych do organizacji pozarządowych, czyli są osoby chętne, które chcą tego rodzaju usługi świadczyć. Przecież my nie musimy daleko szukać, my możemy poszukać takich osób w najbliższej rodzinie. Muszę przyznać szczerze, że tej empatii nie widać, chociażby patrząc od strony podkomisji sejmowej do spraw osób niepełnosprawnych. Jak pani zapewne doskonale wie, w ciągu ostatnich 3 lat ta komisja zebrała się 3 razy, czyli średnia raz na rok. W jaki sposób można wsłuchiwać się w głos osób niepełnosprawnych, głos osób potrzebujących, spotykając się w tej kwestii raz w roku? Jak pani by się do tego ustosunkowała? Jak pani to ocenia? Już to mówię, no panie redaktorze, oczywiście znam, wiem, że było to duże uderzenie, zwłaszcza w przewodniczącego komisji, pana posła Leszka Dobrzyńskiego, człowieka ogromnie zaangażowanego i pracującego, ale chciałabym państwu przypomnieć, że w ciągu tych 3 lat mieliśmy pandemię związaną z koronawirusem. Państwo nie pamiętacie? Roku 2020, 2021 i nawet części 2022, kiedy... Ale komisja... Może się połączyć online, to dlaczego... Zwłaszcza, że inne komisje mogły się spotykać i obradowały. Proszę państwa,
była nawet prośba taka, żeby jak najmniej się spotykać, czy to jak najważniejsze rzeczy związane z tym kryzysem covidowym były rozwiązywane i tak przyjeżdżaliśmy do Sejmu. Ale pani poseł, ta sytuacja covidowa dotykała również, a nawet chyba bardziej osoby niepełnosprawne, osoby, które... Panie redaktorze, ja myślę, że pan poseł Leszek Dobrzyński, znam pana posła, znam jego pracowitość, z pewnością myślę, że nadrobi ten stracony czas i z pewnością pochyli się nad problemem osób. No pani poseł, przyznam szczerze, że trudno nam w tej chwili pani wierzyć na słowo, ponieważ statystyki mówią jasno. Nie wiem, czy te 3 lata da się nadrobić nawet dużą pracowitością. Ale panie redaktorze, no równie dobrze możemy popatrzeć na inne bardzo ważne podkomisje i te statystyki no też nie wyglądają najlepiej i są prowadzone przez różnych posłów, również ze środowiska pani Jagno, posłów pani opozycyjnych. Jest w tej komisji, o której mówimy, tutaj się składaliście tak wniosek o odwołanie tego pana. Uważam, że ta podkomisja powinna się spotykać teraz częściej. Tak jest moje zdanie, z pewnością będzie spotykała się częściej. My prosiliśmy na Komisji Polityki Społecznej wiele razy panią przewodniczącą o to, żeby ta komisja wróciła do pracy. Przypomnę tylko tyle, że już od roku w normalnym trybie spotykają się podkomisje. Pandemia trwała 2 lata, to prawda, ale w międzyczasie również spotykały się inne podkomisje i komisje, więc to nie była przeszkoda. Można było zwołać online. Nam jest po prostu bardzo przykro. To jest po prostu naplucie innym osobom z niepełnosprawnością w twarz po prostu przez pana posła Dobrzyńskiego. On wziął ponad 38 tysięcy złotych dodatku za niepracowanie. A inne osoby... Chyba. Nie, 38, bo ja napisałam tą informację do Biura Komunikacji Społecznej w Sejmie i dostałam konkretną odpowiedź, więc to jest około 38 tysięcy złotych. Więc prosiliśmy, żeby przeprosił pan przewodniczący. Pan przewodniczący nie przeprosił. Pan przewodniczący w sposób skandaliczny procedował wniosek o swoje odwołanie, ponieważ widząc, że nie ma kompletu posłanek ze swojej partii, odroczył ten wniosek na kolejne posiedzenie, na którym już był komplet i został obroniony, ale nie przeprosił, nie oddał pieniędzy, które dostał za niepracowanie na żaden cel charytatywny, więc no, czujemy się po prostu potraktowani jako opiekunowie, jako rodzice osób z niepełnosprawnościami, no, którzy... Każdego miesiąca zbierają zrzutek, robią licytacje, zbierają na turnusy, na różne drogie rzeczy, na wózki inwalidzkie. No to jest kwota 30 ponad 8 tysięcy. Za to można po prostu naprawdę wiele pomocy innym osobom udzielić. Pani poseł, na chwilkę zostawmy tą kwestię, bo nasz czas powoli się kończy, a myślę, że zostało jeszcze kilka ważnych kwestii do precyzowania. Przede wszystkim chciałbym, żebyśmy przez chwilę się zastanowili, pani Bogumiło, na temat tego, co powinno się zmienić. Chodzi mi o wypunktowanie. Zróbmy to możliwie jak najkrócej. Co powinno się zmienić w najbliższym czasie po to, aby realnie, powtarzam, realnie poprawić sytuację osób borykających się z niepełnosprawnością? Według mnie najważniejszą rzeczą, jaką powinniśmy sobie uświadomić i zmienić na już, to to, żeby zrozumieć, że osoba z niepełnosprawnością i opiekun osoby z niepełnosprawnością lub opiekunka to 2 oddzielne byty, które tak samo potrzebują godności, szacunku i równych praw w kwestii zawodowej, społecznej, wytchnieniowej. Przecież osoba z niepełnosprawnością też potrzebuje wytchnąć od opiekuna, który jest z nim non-stop. Czy wyobrażają sobie państwo być z mamą 24 godziny? No ja nie. Dlatego ja wzięłam swoje życie we własne ręce. Miałam taką możliwość i naprawdę kosztowało mnie to ogrom pracy i wyrzeczeń. Jestem teraz osobą niesamodzielną, ale samodzielnie się utrzymującą, mającą rodzinę i aktywnie mówiącą o tym, co powinniśmy zmienić. A więc co powinniśmy zmienić? Pamiętać, że osoba z niepełnosprawnością i opiekun to całkowicie 2 różne byty, które potrzebują takich samych praw, również tych wyborczych. Więc pamiętajmy o tym przy najbliższych wyborach. Druga sprawa, prawo pracy dla opiekunów i opiekunek. To nie jest tylko kwestia pieniędzy. Oczywiście pieniądze
są bardzo ważne przy obecnej inflacji, sytuacji, kosztach rehabilitacji nawet dziecka z niepełnosprawnością. Ale co jest poza tym? No właśnie, poza tym jest to, że opiekun, opiekunka powinna mieć prawo do tego, żeby wyjść z domu, mieć swoje życie, swoje relacje z ludźmi, swoje oczekiwania wobec własnego życia. Obecnie takich możliwości nie ma, bo nic się nie zmieniło w naszym państwie i opiekunki są, opiekunowie, legalnymi niewolnikami. I to jest najlepsze określenie tego, jak wygląda sytuacja. I zaraz ktoś powie, no ale momencik, jeżeli jest osoba ze znaczną niepełnosprawnością, która potrzebuje ciągłej opieki, to jak ma iść do pracy? Ja państwu powiem to bardzo prosto. Możemy się połączyć online, tak samo możemy pracować zdalnie, pisząc artykuły, książki, robiąc mnóstwo innych rzeczy, w momencie, kiedy sprawuje się tą opiekę nad osobą z niepełnosprawnością. Ale w tej chwili to jest niemożliwe, bo... Obecnie jest to absolutnie zablokowane. Inna sprawa, to nie jest żadna tajemnica, że osoby z niepełnosprawnościami też mają swoje życie. Są w różnych placówkach rehabilitacyjnych, oświatowych. Mają swoich znajomych, swoje życie. Przynajmniej tak powinno być. Właśnie chyba w tych kategoriach przede wszystkim powinna się odbywać dyskusja i rozmowa w kwestii sytuacji tej obecnej i tej przyszłej, miejmy nadzieję, lepszej osób niepełnosprawnych. Czy ja mogłabym jeszcze coś powiedzieć, panie redaktorze? Niestety, pani poseł, nie mamy już czasu, nasz czas się skończył. No ale, więc... panie redaktorze, troszkę niesprawiedliwie zostałam potraktowana. Ja bym chciała powiedzieć o tej kwocie 40 miliardów złotych z budżetu państwa, która idzie na rzecz osób z niepełnosprawnościami. I warto się też nad tym zastanowić, bo porównując to do lat 8 w tył, gdzie było 15 miliardów, mamy 40, więc widać, ile programów zostało stworzonych. Wszyscy się zgodzimy, że bardzo dużo zostało jeszcze do zrobienia i bardzo dużo kwestii powinno ulec zmianie. Przede wszystkim powinniśmy chyba zacząć intensywniej i słuchać i słyszeć tego, co mówi środowisko osób niepełnosprawnych. Bardzo dziękujemy drogim paniom za udział w programie, a państwa zapraszamy na kolejny odcinek Politycznego Popisu.